Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy oczywiście pod Wilczym Leżem dalej. Ja chciałabym na sam początek spróbować zmierzyć się z takim pełzaczem, o Boże, z takim pełzaczem wojownikiem, który aktualnie nie robi mi nic, a raczej ja nie, robię mu wszystko, czego on by nie chciał. Możemy już teraz tutaj wybić ten teren, być może ktoś będzie nam za to wdzięczny, także zróbmy to. Jest jeszcze jedna kopalnia, do której przydałoby się iść z pełzaczami. Oczywiście mówimy o tej koło winnicy Rity, no i też możemy już walczyć ze smoczymi zębaczami. Sprawdziliśmy to pod koniec ostatniego odcinka, więc myślę też, że niegłupim pomysłem będzie, żeby za niedługo udać się pod ruiny Vardal. Co prawda to jest etap na piąty rozdział, ale to oczywiście etap taki fabularny. A jeżeli chodzi o zwiedzanie tamtych okolic, to myślę, że moglibyśmy się pokusić o to, żeby udać się tam jeszcze w tym odcinku. Tam coś rośnie. Czy jest sens po to schodzić? To ziele lecznicze. W teorii nie pokazuje mi nic więcej, ale wydaje mi się, że może być tam coś więcej. Te złoża srebra oczywiście my możemy kopać. Więc zrobimy to, jak najbardziej. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jak widzicie, trochę znowu ekspienia na sam początek odcinka, ale wydaje mi się, że to nic złego, wręcz przeciwnie. Może coś z tego później wyjdzie. Może nam się przyda nawet to srebro. No i wiadomo, exp. Może ktoś i tak by nam zlecił zabicie tych pełzaczy. A tak to przynajmniej będą już zabite. Okej, tutaj zębaty ziele może być w sumie. Tutaj pewnie też, jak najbardziej. Sprawdźmy jeszcze na szybko, czy niczego tutaj nie ma. Wygląda, że nie. Ja w ogóle zadam ledwo co obiad, także... no, teraz będę sobie nagrywać pewnie jakieś 2 godzinki. Czy przynajmniej jakieś takie, nie wiem, parę razy. Tutaj ci ludzie, myślę, że będą dumni z tego, że wybraliśmy te pełzacze. Tu chyba jeszcze jeden chodził na dole, czy mi się wydawało? Okej, wydawało mi się, już tutaj żadnego pełzacza nie ma. Natomiast możemy tutaj jeszcze wykopać trochę bryłek. I będzie miło bardzo. W ogóle powinnam też chyba wymienić te bryłki złota na monety. Dobra, bo widzę, że tutaj można się ładnie, pięknie wspinać po tych kamyczkach. Więc ja bym chciała sprawdzić, czy na pewno niczego tutaj nie ma wartego mojej uwagi. No, tu można nawet wyżej wejść. Tam oczywiście jeszcze zostawiłam jedno złoże. Ale jestem ciekawa, czy coś tu można znaleźć na górze. No, tutaj jakieś rośliny. Mamy szczaw królewski, pięknie. W sumie to trochę liczyłam na taką właśnie roślinę jak szczawik. Jest tam stara moneta na dachu. Będzie można się po nią, myślę, udać za niedługo. No i tam już raczej wyżej nie będzie nam dane wejść. Szkoda, że za wodospadem nic nie ma. To co? Zejdziemy jeszcze po tą jedną bryłkę i spróbujemy zagadać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy się tutaj oczywiście znajdują. Dobra, Marvin trochę placka strzelił, ale to nic. My odłupiemy resztkę samorodków. No cóż, my to oczyściliśmy, to my możemy kopać. Widzę, że tej łopaty nie zabiorę. I co, ktoś coś powie na to, że tu już nie ma pełzaczy? Masz jakiś pomysł na przepędzenie tamtej zgrai? O, czyżby ktoś w końcu chciał się za nich wziąć? Nie ukrywam, że bardzo mi przeszkadzają. Podczas każdego wyjścia poza zamek zastanawiam się, czy mnie nie napadną albo nie zaczną żebrać, a co wielce irytujące. Parę razy zdarzyło mi się myśleć o ich przegonieniu i nawet doszedłem do pewnych wniosków. Zamieniam się w słuch. Spójrz na sprawę w ten sposób. Te żebraki nie przejmują się niechęcią mieszkańców, wszelakie słowa krytyki po nich spływają. Z drugiej strony, nikt nie przegoni ich siłą, bo jeszcze zostanie uznany za zdrajcę, który atakuje rodaków, jakby nie patrzeć. Dlatego rozumuję, że pójdą stąd tylko wtedy,
kiedy uznają to miejsce za niebezpieczne ze względów naturalnych. A drugi człowiek nie jest naturalnym zagrożeniem? Czy ty mnie słuchasz? Nie możemy nic im zrobić, bo mogłoby to mieć wiele trudnych do przewidzenia konsekwencji. Jesteśmy w całkiem nowej sytuacji. Nie wiemy do końca, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. Właśnie dlatego musimy użyć małego fortelu. Jaki masz plan? Widzisz, mamy tu pewien problem z tym zagłębieniem. Wcześniej wydobywaliśmy tutaj różne surowce. Niestety, wszystkie wierzchnie złoża się wyczerpały. Przekopywanie skał zajęłoby wieki. Dlatego chciałbym je wysadzić przy pomocy czarnego prochu. Czego? Taka alchemiczna substancja wykorzystywana w górnictwie. Podpalona wybucha, niszcząc obiekty wokół, w tym skał. Chcesz wysadzić ten obóz? Co? Nie! Zagrożenie musi się wydawać naturalne. To nie rozumiem. Zmasowany atak dzikich zwierząt oczywiście odpada. Żadna powódź nas tutaj nie dosięgnie, więc pozostaje jedna możliwość. Lawina skalna. Czasami tutaj występują, ale czekanie na jedną może zająć kilka miesięcy. Za to przy użyciu prochu możemy jedną zachęcić, by się pojawiła. Nawdychałeś się czegoś? Ostatnio robiłem wywar ze smoczego korzenia, ale co to ma za znaczenie? Masz, weź. Trzeba go podpalić w okolicy skał przy obozie naszych gości. A bez wątpienia dostaniemy piękną lawinę. Przegonimy ich, a przy okazji umożliwimy górnikom wznowienie wydobycia. Jest tylko pewien problem. Doprawdy? Tak, widzisz. Nie jestem specjalistą od prochu. Nie wiem, jak się zachowa podczas takiego działania, a przecież chcemy eksplozji o konkretnym efekcie. Z tego co wiem, w mieście mają strażnika, który zajmuje się miejskimi działami. To taka eksperymentalna broń. Mógłbyś poprosić go o pomoc. Nazywa się jakoś na D. Nie pamiętam. Nie wierzę, że to się może udać. Daj spokój, już nie takie rzeczy ludzie robili. Tylko pamiętaj. Jeśli któryś z obozowiczów zapyta się, co za wybuch słyszał tuż przed lawiną, powiedz mu, że to przez aktywność wulkanu. Aktywność wulkanu? To ten wulkan jednak jest aktywny? Raz na 100 lat coś tam pomruczy. Nie warto się przejmować. Może te 100 lat przypada właśnie teraz. Kto wie? Nie jestem pewien, czy zabijanie ich wszystkich to najlepsze wyjście. I czy strażnik zechce wziąć w tym udział. Jak przedstawisz mu dobre argumenty, to się zgodzi. A jeśli chodzi o zabijanie, to możesz go dodatkowo poprosić, żeby te skały nie poleciały bezpośrednio na obóz. Tylko gdzieś obok. Z pewnością da się to wyliczyć. No, powodzenia. Mam inną robotę na głowie. No to nie jest chyba dobre rozwiązanie. Natomiast myślę, że możemy też spróbować z tymi ludźmi porozmawiać. Hej, ty! Jak wam się tu układa? Źle. Gdziekolwiek poprosimy o pomoc, to albo jej nie otrzymujemy w ogóle, albo tyle, że szkoda gadać. No i co, i to tyle? Jestem zajęty. Dobra, myślę, że musimy próbować. Jestem zajęty. Porozmawiać z każdą osobą. Mam dużo. Bo innej opcji to ja tutaj raczej nie widzę. Widzę też, że robi się dosyć ciemno, ale chyba nie będziemy się tym raczej przejmować. Tutaj farmerzy, no to wiadomo, oni mi nie powiedzą za wiele. Ten gościu chce do mnie tam zagadać. Bo widziałam. Mam dużo. Dobra, najpierw po tą starą monetę bym sobie tu weszła. Witam. No i co, pogadajmy może z tym typem. No, a to Fabio! Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Dawno się nie widzieliśmy. Czemu twoja obecność tutaj mnie nie dziwi? Masz jakiś problem? Dawno popysku nie dostałeś, co? Nie mogliście założyć obozu gdzieś indziej? Próbowaliśmy to zrobić, ale mówię ci, miejscowi
są największymi sknerami w królestwie. Uprzejmie prosiliśmy w mieście o dach nad głową, jedzenie, porządne ubrania, leki i możliwość regeneracji po wyczerpujących podróżach. A oni co? Zaczęli wyzywać od pijawek i nierobów. Masz pojęcie? Pan tego zamku jest naszą ostatnią szansą na godne życie. Po co tu tak koczujecie? Jak to po co? Po równe traktowanie. Mieszkańcy Archolos żyją jak jacyś szlachcice, a nam nie chcą dać złamanego grosza czy małego posiłku. Podobno pan tego zamku jest wyjątkowo bogaty. Na pewno się podzieli częścią majątku z poszkodowanymi przez wojnę. Zasługujemy na to. Chłopie, daj spokój. Macie stąd odejść. A niby dlaczego? Przeszkadzacie mieszkańcom zamku. Jak niby chcecie coś wynegocjować, skoro jedyne, z czym się kojarzycie, to problemy? Filozof się znalazł. Skoro potrzebujący im zawadzają, to co z nich za wyznawcę Adanosa? Powinni się wstydzić. Odwróć się teraz ładnie na pięcie i idź im powiedzieć, że potrzebujemy schronienia. Ludzie są w złym stanie. Potrzebują ciepłego kąta, jedzenia i tak dalej. Moglibyście zapracować na wszystko, czego potrzebujecie. Tak, jakby ktoś miał tutaj do zaoferowania porządną pracę. Chłopie, każda praca jest dobra. W winnicach przyda się każda para rąk. Naprawdę myślisz, że winiarze dopuściliby nas do swoich drogocennych upraw? Naiwny jesteś. Możecie pracować w którejś kopalni. Pewnie. I zrobią z nas niewolników, bo nie mamy obywatelstwa. Odpada. Zacznijcie coś hodować. Niby co? Nie wiem, chociażby bagienne ziele. W końcu jest tutaj trochę podmokłych terenów w pobliżu. Ludzie was za to polubią. W dodatku, kiedy zaczniecie płacić standardowe, niewielkie opłaty za ochronę, to również władze spojrzą na was przychylniej. Z zielem moglibyśmy sobie poradzić, ale już widzę tę niewielką opłatę. Pewnie będziemy musieli oddawać większość zbiorów, a zyski z reszty będą za małe, by opłacić ochronę. Nie ma głupich. Zawahałeś się, słyszałem. Zdawało ci się. Może chroncie farmerów przed polnymi bestiami. Człowieku, spójrz na tych ludzi. Czy oni wyglądają na takich, co poradziliby sobie chociaż z chrząszczem? Pomyśl, to nie jest dobre miejsce na obóz. To, że nie podobamy się jakimś podlotkom, nie zmusi nas do odejścia. Dlaczego ty tu jeszcze stoisz? Próbuję przemówić ci do rozsądku. Okolica nie jest bezpieczna. Dzikie zwierzęta, wulkan zaraz obok. Różne złe rzeczy mogą się stać. Dzikie zwierzęta nie podejdą tak blisko do ludzkiej osady, a wulkan uaktywnia się raz na ileś lat. Nie ma się czego bać. Czy twoi towarzysze mają jakiekolwiek prawo głosu? Większości nie warto nawet słuchać. A co dopiero brać ich zdania pod uwagę? Chyba nie dojdziemy do kompromisu. Aleś domyślny. Masz coś jeszcze do gadania? Nie? No to spadaj. Ale ty mnie denerwujesz, chłopie, no. Liderem obozowiczów z Podwilczego Leża okazał się Fabio. Jego towarzyszy musimy przekonać. Dobra, to myślę, że będziemy próbować, ej, no. Jestem zajęty. Sigmund. Dobrze znasz Fabio? Bardzo dobrze. To mój partner sparingowy.
Mówię ci, przy nikim nie nauczyłem się tylu trików, co przy nim. Tylu trików? Trenujemy razem walkę, a jako, że do dyspozycji mamy tylko patyki, to nie robimy sobie przy tym większej krzywdy. Nie znudziło ci się siedzenie tutaj? Trochę tak. Nie ma tu za wiele do roboty, ale z drugiej strony, gdzie miałbym się udać? Prosiliśmy o pomoc wszędzie, gdzie się dało i nikt nam jej nie udzielił. Pan tego zamku to nasza ostatnia szansa. Moglibyście zacząć pracować. Wtedy ludzie inaczej na was spojrzą. A co mielibyśmy robić? Chociażby hodować bagienne ziele. Niedaleko stąd jest na to dobre miejsce. Brzmi kusząco. Nie wiem tylko, czy chce mi się gadać z Fabio. A kiedy ci się zachce? Wiesz, trening z Fabio jest jakąś formą rozrywki, ale ileż można? Przydałby mi się ktoś inny, kto walczy inaczej. Na pewno poprawiłoby mi to humor, a wtedy chętnie powiem mu coś dobrego o twoim pomyśle. Dobrze, walczmy. Świetnie, pokaż co potrafisz. No dawaj, stary. No. No i pa. Chociaż nie powiem, gościu sobie całkiem dobrze radził ze mną. No. Czyli co? Musimy ich spróbować oczywiście przekonać do... Kto tu Żigo? Halo. Chwila. O chłopie, dobry jesteś. To było doprawdy odświeżające. Co z bagiennym zielem? Jak to co? Dobry pomysł. Powiem o tym Fabio. A dziękuję bardzo. Co myślisz o Fabio? Fabio? Dla mnie jest bardzo miły, ale widziałam, że niektórzy nie mają z nim lekko. Dlaczego pytasz? Jest miły akurat dla ciebie? No, tak się złożyło. Być może wpadłam mu w oko. Kto wie? Jest bardzo skryty i nie powiedział mi niczego wprost, a ja nie mam zamiaru dopytywać. Szukam kogoś, kto pomoże mi go przekonać do waszego odejścia. Nie jesteście tutaj mile widziani. My nigdzie nie jesteśmy mile widziani. Tylko co możemy na to poradzić? Możecie udać się na bagna na północ stąd i zacząć hodować ziele. Uczciwie pracując, na pewno zyskacie szacunek ludzi. Na bagna? Oszalałeś? Gdzie byśmy tam mieli mieszkać i spać? Nie mam zamiaru spędzać nocy na mokrej ziemi. A gdybyście mieli tam dobre warunki? Powiedziałabyś Fabio, że podoba ci się pomysł z uprawą? Tak, ale tylko wtedy, bo to chyba jedyna wada tego rozwiązania. Okej, czyli co? Będziemy musieli chyba odbudować tam jakieś domki. Esti przekona Fabio do pomysłu z bagiennym zielem, jeśli będzie miała na bagnie odpowiednie warunki. Spróbuję porozmawiać z kimś, kto zna się na obróbce drewna, najlepiej drwalem, i zmieni ten teren w zdatny do życia. No to musimy iść oczywiście do tego. Do Knuta. Także pójdziemy. Tutaj jeszcze była jakaś jedna osoba, właśnie Galbo. Hej, ty! Często się zadajesz z Fabio? Czy się z nim zadaję? To mój kolega po fachu. I tak jak ja, emerytowany. Oczywiście wszystko przez tą pieprzoną wojnę. Kolega po fachu? Owszem, przed opuszczeniem naszych rodzinnych wysp obaj pracowaliśmy jako wykidajło. Pewnie dlatego tak dobrze się rozumiemy. Tak, w istocie bardzo charakterystyczny zawód. To już wiemy, dlaczego Fabio jest taki wkurwiający i niemiły. W takim razie liczy się z twoim zdaniem? Na tyle, na ile Fabio się z kimkolwiek liczy. Rozumiem. Słuchaj, kolego, nie miałbyś czasem na podorędziu czegoś mocniejszego? Strasznie trudno dostać tutaj porządny trunek. Wszędzie tylko to wino i wino. Oszaleć można. Zostawię ci trochę, ale pod jednym warunkiem. Oczywiście, zawsze musi być warunek. Gadaj. Powiedz Fabio, że założenie plantacji bagiennego ziela będzie dla was bardziej opłacalne od siedzenia i żebrania pod murami zamku. Mój drogi, takie coś jest warte co najmniej 3 butelek bimbru. Co najmniej, pamiętaj. Okej, czyli musimy zdobyć bimber, tak?
No dobra, to co? Wiecie co? Nie wiem, czy z kimś jeszcze można tutaj porozmawiać, ale na pewno warto będzie się przespać do rana. No i tak, i myślę, że zaczniemy sobie od pójścia do Knuta. Pewnie on też będzie coś od nas chciał. Myślę, czy nie będzie prościej tutaj oczywiście sobie po prostu zlecieć, bo chyba tak by było najłatwiej. Tylko, że musimy ładnie wycelować w wodę. Ja znowu sobie nie włączyłam F5. A to znaczy, że się nie zapisałam od dobrych jakichś 30 minut, także... Wow, dobrze, że robię to w tej chwili chociaż. Dobra, raczej dolecimy. Jak najbardziej. To co? Do Knuta, a później wydaje mi się, że weźmiemy sobie gońca i pojedziemy na przykład do Helgi, bo ona miała bardzo mocny alkohol, właśnie bimber, czy tam właśnie spirytus, bo raz od nas ta Karin chciała, dlatego myślę, że to zrobimy w drugiej kolejności, ale najpierw ciekawe, co Knut będzie chciał za pomoc. Być może będzie chciał, żebyśmy na przykład, nie wiem, ścieli mu drewno, załatwili jakieś narzędzia, ewentualnie pomogli z zębaczami, które tutaj przylazły i kogoś zeżarły. Jedna cholerna bestia. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Cholerne zębacze. Są coraz bardziej zajadłe. Trzeba posłać po jakichś myśliwych, żeby je przetrzebili. Długo wam dokuczają? Dokuczają nam od znowu zawsze, jedna z tych przeklętych bestii. Czasu im odbija. Co chwilę podłażą. A tak w ogóle, co? Widzę, że nie próżno... Dobra, chłopie, wiesz co, bo... Tu jest jazda jedna wielka i mi tu ludzie zaraz poginą. Dobra, Knut jest na szczęście nieśmiertelny. Jedna cholerna bestia mniej. Dobra, zaraz oczywiście z Knutem pogadam. Widzę, że część ludzi tutaj poumierała. Ale tak w ogóle to ja chyba mogę przepiłować deski dla tego. Dla Knuta? Czy nie mogę? Dobra, to za chwilę. Dobra, stara moneta się na pewno przyda. To z Lowella możemy dokończyć rozmowę. Chciałbyś sobie dorobić? Zależy. W jaki sposób? Potrzebuję kogoś, kto sprawi, że bagno na północ stąd będzie zdatne do zamieszkania. Podobno są tam pozostałości po plantacji bagiennego ziela. Z tego co się orientuję, to są tam jakieś zniszczone domki. Mógłbym zrobić przy jednym z nich jakąś palisadę, wystrugać parę siedzisk i przygotować podstawowe meble. Ile za to chcesz? Cóż, pomogłeś nam z zębaczami, więc niedużo. Będzie cię stać. No, 250. W takim razie proszę. W wolnej chwili się za to wezmę. Jest tylko jeden mały problem. No. Co takiego? Nie wiem, czy wiesz, ale to bagno aż roi się od wszelkiego rodzaju paskudztwa. Machanie toporem i dłutem to moja działka, ale myślę, że machanie mieczem pozostawię tobie. Pozbądź się wszystkich bestii z okolic najbliższej chaty, a ja już się zajmę renowacjami. Stary. Nie musisz się odmawiać. Już całe bagno jest puste. Rozbyłem się z niej wszystkiego, co się ruszało. W takim razie zabieram się do pracy. Tylko nie myśl, że będę tam łaził sam i to wszystko nosił. Nawet bez tych wszystkich bestii w okolicy, to niebezpieczny teren. Niech nowi lokatorzy odwiedzą mnie w drodze na bagno. Mhm. Dzięki. Przekażę im to. Super, a czy ja mogę coś jeszcze z Knutem podyskutować? Ej, ty! Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwe. Wiesz jak to? Brat mi. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe pla. No okej. No to możemy oczywiście to zrobić, bo dlaczego by nie? Cześć, Knut. Chwila. Proszę. To całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Dobrze ci poszło. Wróć do mnie za jakiś czas, a z pewnością będzie uczciwa płaca. Super. Dzięki, chłopcze. Wróć do mnie. Okej, dobra. To co? Myślę, że wracamy w takim razie, tylko że najpierw pójdziemy do gońca.
Tak jak wspomniałam, kupimy ten bimber. Nie wiem, czy jest ktoś tutaj jeszcze, kto miał imię i komu mogę pomóc, bo takim zwykłym ludziom chyba nie mogę za bardzo. Wiecie, nie chcę tych ludzi zabijać, bo dobrze wiemy, że jak wywołamy wybuch, no to znając życie oni oberwą po prostu. Dobra, zabierz mnie do miasta i zabierz mnie do portu. Będzie mi chyba tak wygodniej, bo tutaj w porcie zaraz jest Helga niedaleko i ona, z tego co pamiętam, miała właśnie spirytus. Więc myślę, że można od niej kupić 3 butelki. Znaczy spirytus, bimber oczywiście. Ale no, to i tak. Witam pana obywatela. Cześć Helga. Jeszcze tak sobie tylko zerknę. 3 butelki lokalnego bimbru. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Moment, nie chcę informacji. Co? Ten bimber był gdzieś tu na dole. Lokalny bimber. 1, 2, 3. Okej. Okay. Dobra, mamy 3 butelki. Chociaż on powiedział minimum, więc może wezmę na przykład jeszcze 2. Nie przeczekać. Co? Kastropat. Dobra, wezmę sobie wszystkie. Kto wie, może się przydadzą. Powiedział minimum, może dostaniemy więcej expa za oddanie większej ilości. No i co? I od razu myślę, że możemy się dostać gońcem z powrotem. Wzywam cię na pojedynek! Mnie? Tak, ciebie! Słyszałem nieco o tobie. Jestem oburzony, że ktokolwiek jest tobą zainteresowany. W tym mieście najsilniejszy jestem ja i z łatwością ci to udowodnię. Okej, typie. Pokaż, na co cię stać. Dobrze zatem? Przygotuj się do zbierania zębów z ulicy! Stary... Ty się weź, może nie błaźnij. Odwróć broń! Przestaniecie w końcu? Okej. Walka! Tu się nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczko. No i dobra. Złoto. Zaopiekuję się nim. Widzę, że mi zabrał sztuki złota, no ale dobra, mi tam niepotrzebne jakoś bardzo. Chociaż teraz kupiłam dużo lokalnego bimbru, ale no to do zadania. Goniec Araxos, hey. Witam cię serdecznie. Zabierz mnie do... Zabierz mnie... Wilczego Leża. Gdzie to jest? Znaczy się do obozu węglarzy. No i tak, temu musimy zanieść ten bimber, a tamtej trzeba powiedzieć, że będzie odbudowa domków i ogólnie przekazać im jej chyba, żeby tam poszło na to bagno. Nie wiem. No i dobra, ale myślę, że najpierw zaczniemy od tego... Od tego gościa z bimbrem. I potem pójdziemy do tej całej Esti, no i chyba będziemy mogli wrócić do Fabio. Bo nie wiem, czy jest ktoś jeszcze tutaj. Cześć Galbo. Mam dużo Nie chciałam uchodźcy. Hej. Chociaż Galbo też jest uchodźcą. Mam dla ciebie bimber. Naprawdę? Dawaj. Pamiętasz, co masz zrobić? Oczywiście, układ to układ. Bagienne ziele dobre, żebranie złe. Dawaj. Proszę. Okej, 3. O, jak mi tego brakowało. Ratujesz mi życie, człowieku. No dobra. Im się należy. I co, jeszcze do Esti byśmy zerknęli. Tak, to bardzo. Ona była tutaj. Hej, ty. Załatwione. Będzie ci wygodnie na bagnie. Nie powiem, brzmi to śmiesznie, ale rozumiem, o co chodzi. Powiem Fabio, że pomysł z zielem jest dobry. Teraz powinien nas tam zabrać. Po drodze na bagno zagadajcie wśród drwali Lowella. Obiecał przygotować dla was wszystkie potrzebne meble i materiały, ale macie pomóc mu je dostarczyć na miejsce. Myślałam, że wszystko będzie już gotowe. No nic. Chłopcy będą musieli się trochę pomęczyć. W końcu pan nie dźwigać nie przystoi. Oczywiście. Powodzenia w uprawie bagiennego ziela. Im się należy i co, chyba możemy pogadać z Fabio. Przeniesiecie się na bagno? Galbo wspominał, że to całkiem dobry pomysł. Sigmund uznaje to za niezłą myśl. Esti stwierdziła,
że praca przy bagiennym zielu będzie dla nas lepsza niż siedzenie tutaj. Chyba nie mam wyjścia. Jak będę działał wbrew reszcie, to w końcu się doigram. Tylko nie zmienia to faktu, że bagna na pewno są cholernie niebezpieczne. Zwłaszcza, że sam wspominałeś o opłatach za ochronę. Załatw nam pieniądze na chociaż jednego wprawnego obrońcę. Pewnie nie dam rady zmienić twojego zdania. Nie. Dobrze, za niedługo wracam. Tyle powinno wystarczyć. Dobrze, niczego więcej nam nie brakuje. Pamiętaj tylko, że teraz będziecie musieli płacić sami. Dobrze, dobrze. Pójdziemy hodować to ziele. Ale jak nie będziemy w stanie zapłacić za ochronę, to cię znajdę. Rozumiesz? Przy moim trybie życia mógłbyś mieć z tym problem. W każdym razie gratuluję mądrej decyzji i do widzenia. Im się należy. No to co, idziemy do Ivy, czy idziemy do tego gościa od razu? Sprawdźmy od razu, żebym wiedziała, gdzie iść. Możemy teraz ze strażnikiem porozmawiać, a potem pewnie z Ivy. Stój! W mury tego zamku! Zauważyłeś, żeby coś się zmieniło? Owszem, nasi goście sobie poszli. Czyżbyś miał z tym coś wspólnego? Zgadza się. Przekonałem ich lidera, żeby wzięli się za jakąś pracę. Będą hodować bagienne ziele na północ stąd. Naprawdę? Czyli znowu będę miał co palić? To świetne wieści. Dzięki. Jak ty się w ogóle nazywasz? Marvin. Kredna. Naprawdę, popisałeś się. Mogę wejść do środka? Aleś się uparł. Dobra, jak nie ma tamtych, to nikt nie będzie próbował pójść w twoje ślady. Nie wspominając już o tym, że kierując się własnym interesem, zrobiłeś nam sporą przysługę. Ty i twoja koleżanka możecie wejść. Tylko nie róbcie żadnych burt, bo po pierwsze, zabiją cię. A po drugie, Ulryk obniży mi żołd. O, tego to akurat byśmy nie chcieli. Cieszę się, że rozumiesz. Jazda, zanim zmienię zdanie. Mhm. Gdzie znajdę waszego kowala? Einara, miń część mieszkalną, aż dotrzesz do kolumnady przed siedzibą Ulryka. Za drugim rzędem kolumn skręć w lewo i przejdź przez oddrzwia. Znajdziesz tam sporo pieców. Einar powinien kręcić się przy jednym z nich. Dzięki. Okej. Znasz tych żebraków? Wiesz, czemu tutaj koczują? Jeden z nich to mój stary znajomy. Wygląda na to, że są przeganiani z każdego miejsca na wyspie i teraz szukają schronienia w wilczym leżu. To sobie wybrali miejsce. Równie dobrze mogliby prosić magów ognia o błogosławieństwo bez złożenia ofiary. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Cieszę się niezmiernie. Domyślam się. Idź od razu zapytać kowala o bełt. Nie ma co tracić czasu. Czy ja wiem? Szef raczej nie jest teraz zbyt skory do opuszczania swojej willi. Nie musimy się śpieszyć. Do zobaczenia. Chwila. Okej, w ogóle ciekawi mnie, czy będzie jakaś randka z Ivy. Wydaje się, że do siebie dosyć dobrze pasują. Nie wyglądasz jak jeden z tutejszych. To prawda. Jestem Foral i pochodzę z miasta. Przybyłem tutaj kilka miesięcy temu, a że całkiem nieźle znam się na ślusarce, to wilczy synowie pozwolili mi zostać. Historia i kultura tego miejsca są niesamowite. Żyją w zgodzie ze starymi wartościami i tradycjami, a nie w pogoni za złotem, jak ci wszyscy szaleńcy w mieście. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, to pokażę ci, jak efektywniej pozyskiwać drewno. Jak pewnie już sam wiesz, ta wiedza może być wykorzystywana również w górnictwie. Mhm. No spoko. Ale ja już raczej nie potrzebuję. No i co? Z takimi wilczymi synami zwykłymi raczej nie możemy gadać. Widzę, że znowu z tego wszystkiego zrobił się wieczór. Także znowu skorzystamy z łóżka i prześpimy się do rana. No i co? Mamy do pogadania z lokalnymi ludźmi. Witaj, podróżniku. Co cię sprowadza w nasze strony?
Nawet nie odpowiadaj. Niezależnie od tego, po co tu przybyłeś i czego potrzebujesz, jestem pewna, że znajdziesz to wszystko w moim asortymencie. O, będzie graniczyła z cudem. Pohandlujmy. Znajdziesz u mnie tylko... Spoko. Właśnie liczyłam, że będzie miała jakieś amulety. Ja szukam drugiego pierścionka Nordmarczyka i widzę, że go ma, ale ja nie mam hajsu. Dobra, miecz Kushiego mogę ci raczej sprzedać. Kiepski długi miecz, topór. Podejrzane tasaki oczywiście zostawimy. Topora Dwala też. Miecz odrzuconych. To możemy wyrzucić. Tutaj te zardzewiałe, pałka, laga. Złota kusza oczywiście zostaje. Jedna strzała. Z miksturek, jedzenia i pancerzy raczej zostawiam. Amulet Fejna. Raczej sprzedam ten amulet, raczej mi się nie przyda. Amulet starego awanturnika też możemy raczej sprzedać. Pas żeglarza, siła i zręczność. Pas wojownika z Nordmaru oczywiście zostaje. Pierścień do życia i do oświecenia już nam się raczej nie przydadzą, bo i tak będziemy wymieniać. Ten żeglarza też mi się raczej nie przyda. Mistrza możemy sprzedać. Siły też możemy sprzedać. Dalej, runę muszę też oddać. Te książki z kręgami. Ten przepis już też znam. To też już znamy. Tutaj z notek raczej zostawię te notki wszystkie. Ale mamy jeszcze takie różne rzeczy mniej lub bardziej potrzebne. Takie jak na przykład jakaś skrzyneczka. Te wszystkie kły też moglibyśmy sprzedawać. Mam trochę mieszków i kołczanów. Także zaraz otworzymy. Kompas można sprzedać. Tutaj też te srebra. Srebrnych pierścionków pełno. Już mamy wystarczającą liczbę pieniędzy, także już sobie zaraz kupimy ten pierścień. Pierścień Nordmarczyka. Siup. No i co? Dziękuję bardzo. Przy okazji otwórzmy te mieszki. Bo potem sobie zapomnę. Przydałoby się udać do sklepu meblowego i spróbować coś zrobić z naszym mieszkaniem. Jak to znasz? Tutaj jeszcze jakieś woreczki pewnie po dyszce, tak. I fajnie. Mamy też otwierane muszle. Mamy kwarc i ostrygę. No i jeszcze strzały i bełty. Otworzymy. Czy można być tego pewny? Strzały od razu też zaraz sprzedam, żeby nie było, bo nam to niepotrzebne. Mam 8 łopat. Mogłabym zostawić raczej jedną. Było dokładnie tak, jak mówisz. Także trochę mamy tego wszystkiego. Cześć Gretel, jeszcze raz. Znajdziesz. Jasne, i teraz mogę ci sprzedać na pewno te łopaty, bo mi się tyle nie przyda. Jeszcze widzę, że mam złoty talerz i złoty pierścień. Kula armatnia. Czarna perła. Lutnie mogę ci sprzedać obie. Motyka. Łopatę sobie zostawię tylko jedną. No i co, coś jeszcze mam do sprzedania? Chyba nie za bardzo. Raczej już wszystko zostanie. To co, założymy nasz nowy pierścień. Ten do życia mogę też sprzedać w takim wypadku. No i co, mamy cały set Nordmarczyka. Mam, w ogóle wbiłam kolejny poziom i dostałam też przed chwilą achievementa. Mamy 56 punktów nauki. Ja nie wiem, na co ja mam to wydawać, no nie? Najgorsze jest to, że nie da się sprawdzić, przynajmniej ja nie mogę znaleźć takiej informacji, jaka jest najlepsza broń w grze jednoręczna pod siłę. Z tego będzie jeszcze. Tu jest jeszcze Lukas. Nowy, prawda? Jakie wrażenie zrobiły na tobie nasze mury i droga do nich? Mury wyglądają na nie do zdobycia. I tu masz rację. W całej historii tej wyspy Wilcze Leże nigdy nie zostało zdobyte. Tak czy inaczej, droga do naszej twierdzy mogłaby robić jeszcze większe wrażenie. A co może robić większe wrażenie, niż wjechanie na samą górę wielką drewnianą windą? Mamy tutaj właśnie taki dźwig towarowy. Jest niesprawny od dłuższego czasu.
I jako, że nie przybywa do nas ostatnio zbyt dużo towarów, to nikt zbytnio się tym nie przejmował. Jakiś czas temu kilku przybyszów zaproponowało, że podejmą się naprawy dźwigu. Oczywiście, nie zgodziłem się na zapłatę z góry, ale musiałem dać im koło zębate, żeby mogli sprawdzić mechanizm. Kazałem im zapłacić za nie zastaw, bo to droga rzecz. Ale nawet pomimo tego, pracownicy zniknęli po kilku dniach. Podejrzewam, że liczyli po prostu na łatwy zarobek. Zabrali co się dało i uciekli. Mógłbyś się rozejrzeć w pobliżu dźwigu? Może uda ci się chociaż odzyskać koło? Mi się wydaje, że te zębacze ich zeżarły. Poszukam robotników i tego koła zębatego. Jeśli uda ci się odzyskać to koło zębate, to zapłacę ci równowartość ich zestawu. Nie do podźwignięcia. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Co? Dobrze się tu żyje, ale trzeba być silnym. Nie jest to miasto, nie ma luksusów. To surowe warunki, jednak uczą szacunku do wszystkiego dookoła. Bywam czasem w mieście. Ludzie wydają się tam jacyś tacy zniewieściali. Nic dziwnego. Nie chodzą na polowania, grzeją się w ciepełku. Nie muszą walczyć o przetrwanie. Tutaj jesteśmy inni, twardzi. Okej, to wiecie co? Zróbmy sobie to zadanie jeszcze. Od razu. Nie patyczkujemy się z tym. Później zagadam jeszcze tutaj z resztą osób. Bo mi się wydaje, że odnośnie tego to jest kwestia taka, że tam mogły się pojawić nowe zębacze i zeżrzeć tych ludzi, albo nie zauważyłam, a na przykład tego gościa są zębacze jak najbardziej. A tego gościa może po prostu zeżar smoczy zębacz tam, może go żarł, a ja o tym nie wiem. Dobra, bo ja bym chciała zejść tak, żeby się nie zabić. Marvin, nie o to mi chodziło, ale dobra. O faka, o matko. Cześć paskudo. Ła! No, nic do podźwignięcia. Nie do podźwignięcia. Jakieś koło zębate to tutaj jest? Nie wydaje mi się. Natomiast jest tutaj szkielet. Znalazłam sobie wyrwaną ludzką rękę. Wydaje mi się, że trzyma coś w dłoni. Muszę się jej dokładnie przyjrzeć. Gdzie ty widziałeś rękę? Więc wydaje mi się, że powinniśmy spróbować zejść na dół. Tutaj coś leży? Koło zębate. Mamy. Okej. Okay. Wybaczcie za tamtą chwilę ciszy, ale trochę nie wiedziałam, co o tym myśleć. Dobra. Moi drodzy, dziękuję Wam w takim razie bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. W kolejnym oddamy to koło zębate. I myślę, że będziemy rozmawiać z resztą osób w Wilczym Leżu. Przede wszystkim mamy oczywiście interes do samego w sobie Kowala. Tak czy inaczej, dzięki wielkie. Spotkamy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie przy naszym zleceniodawcy tego zadania. I oddamy koło. Trzymajcie się i cześć!